Jestem we Frankfurcie, gdzie Szwajcaria mierzy się z Niemcami, którzy po dwóch meczach zapewnili sobie awans do fazy pucharowej tego Euro. Kiedy inne reprezentacje dopiero się rozkręcają, my niestety już odpadliśmy z tego turnieju. Ale ja postanowiłem wybrać się do polskich kibiców i zapytać ich, jak sądzą, czy z Francuzami mamy jeszcze jakiekolwiek szanse. 2-1 dla Francji. Przegrywamy wszystko? Przegrywamy. A kto strzelił u naszych? Świder. Przegramy dużo? Ile? No i nie wiem, 3-0 nawet liczę. 3-0? 3-0 wygramy. 3-0 Polska. 6 różnica bramek, to widzę duża różnica. No, 3-0 dla Francji. Dla Francji? No pewnie. Co to być? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Trzeba wierzyć! No, 3-0. Nadzieja jest, ale no zobaczymy. Nadzieja umiera ostatnia. Dokładnie. No daj Boże, że wygrają chociaż jeden mecz, no. Ale słabiutko jest. 3-1, 3-1, 2 razy, 3-1 w plecy. Niedobrze. Oby tak było. Dzięki. No, oby tak nie było, no żeby zaczęli grać. No mam być szczera, to niestety obstawiam, że Francja wygra. Francja jest bardzo dobrym zespołem, chociaż wiadomo, sercem za naszymi. Mam nadzieję, że jakimś cudem wygramy, ale czas pokaże, zobaczymy. Niech pani strzeli jeden wynik. 2-1 dla Francji, no niestety. No nie będę płakał, po prostu ktoś musi w górze po prostu zmienić politykę, no może nie politykę. Ale czuć od pana takie szczere emocje, przyznam szczerze. A proszę powiedzieć, jak będzie z tą Francją? Czy w ogóle już strzelą nam szóstkę, piątkę i jedziemy do domu? Czy coś pan tam jednak wierzy w tych zawodników? Jak będzie z tą Francją? Dla mnie to jest obojętne w tej chwili, bo i tak to nic nie daje. To co? To teraz ma Lewandowski wyjść, co udowadniać, jaki on jest zawodnik, czy Szczęsny, jaki zawodnik. Bym wystawił teraz po prostu drugi skład i niech se pograją, pokopią i tyle. No bo to już jest, jak to się mówi, arrivederci Roma. No. Pozamiatane. Pozamiatane, bardzo dobrze. No, przykro jest, no ale życie się toczy dalej. Może powalczą, ale to i tak Francuzi za mocni są. Mocni? 3 przegrane i bye bye. Co trzeba zmienić? Niech pan coś wymyśli. To już od mojego dzieciństwa chyba się nic nie da zmienić. Od mojego też. No wszystko przegrywamy, zawsze jest ten mecz o honor, tak? Jeszcze ostatni. Dzięki temu mamy taką pokorę, że zawsze potrafimy przyjmować porażki z pokorą i to nas czegoś uczy. 2-1 dla Polaków. Ja też pozytywnie zawsze myślę, ale 2-1 też powiem dla Polski. 5-0, 6-0, 8-0, jak będzie? Nie, Francja nam nic nie strzeli. Nie strzeli. My się zaraz przebudzimy i będzie super. I damy radę. Damy radę. Jaki wynik, niech pani strzeli wynik? 2-0. Myślę, że będzie lepiej, bo gorzej już być nie może. Jako, że Polacy mają tradycję mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, więc powalczą o honor. Ile może być? 1-0 dla Polski. Jak widzicie, nasi kibice wierzą, że możemy napsuć trochę krwi Francuzom. A my, Total Sport, nie poddajemy się. Zostajemy na tym turnieju aż do samego finału. Jeżeli chcecie zobaczyć kulisy, różnego rodzaju ciekawostki i to, co dzieje się na Euro w Niemczech, dajcie nam lajka na Facebooku, zasubujcie nas na YouTubie albo zobaczcie, co wrzucamy na TikToka. Trzymajcie się, cześć!